Anna Wilson przygody Harolda. Harold wytnął głowę ze swojej klatki i rozejrzał się po pokoju Frediego. Och, chwycił mróz. Wzdrygnął się żółw, wracam do łóżka. Schował się z powrotem do przytulnej, ciepłej skorupy. Harold czuł, że nadeszła pora na długą, zimową drzemkę. Szybko zapadł w stan przejściowy między Jawą a snem. Miał już przyjemne myśli o liściach mlecza, gdy usłyszał, czy podczas świąt Bożego Narodzenia będzie padał śnieg? Harold rozpoznał ten głos. Należał do Frediego. Stał teraz w drzwiach i rozmawiał ze swoją mamą. Harold miał nadzieję, że niosą dla niego śniadanie. Jeśli spadnie biały puch, to Harold tego nie zobaczy, ciągnął Freddy. Nie sądzę, żeby go lubił odparła mama. Czy przygotowałeś już pudełko? Dobrze by było umieścić tam żółwia, zanim rozbłysną sztuczne ognie w nocy. Zawsze układamy go do hibernacji przed dniem Gaja Focusa.